Dzień dobry Państwu. Ewa Pawela na kanale Resetu. Witam po raz szósty, podchodząc do nagrania tego filmu o zniknięciu Klausa Schwaba. Kosztowało mnie to, proszę Państwa, do tej pory trzy noce. A to dlatego, że za każdym razem pod koniec nagrania nagrywam nocą, bo wtedy jest cisza po prostu. Więc za każdym razem, gdy już dobijałam praktycznie do końca, coś się psuło, coś się blokowało, a to mikrofon okazywał się wyciszony, a to kamera się wyłączała, a to niknęły materiały, które sobie przygotowałam, żeby to Państwu wszystko sprawnie opowiedzieć. No i cóż, dzisiaj kolejne podejście. Zobaczymy, jak to się odbędzie. Sprawdziłam sprzęt przez znajomego informatyka. Stwierdził, że urządzeniom nic nie dolega. Te wszystkie dysfunkcje najprawdopodobniej są jakąś zewnętrzną interwencją, a ponieważ już tak bywało, a nawet Państwo mogliście to obserwować, no to chyba to była słuszna hipoteza. Ale proszę Państwa, nie żałuję tego opóźnienia, po prostu dlatego, że wczoraj sytuacja uległa zmianie, w tym sensie, że zaginiony od paru tygodni Klaus Schwab, no, nie pokazał się, to znaczy nie odnalazł, nie mogliśmy go odnaleźć fizycznie, ale kilkanaście godzin temu wystosował do wszystkich członków swojej ekipy, a proszę Państwa, to jest ekipa 800-osobowa, przy czym ja mówię tylko i wyłącznie o pracownikach fundacji, a nie, prawda, o sympatykach, młodych globalnych liderach, prawda, czy nie o tym całym tłumie miliarderów i aspirantów na miliarderów, którzy się pojawiają w Davos. Więc wszyscy pracownicy Klausa Schwaba otrzymali wczoraj informację, że fundator i prezes żyje, ma się dobrze, ale podjął decyzję, że przed kolejnym zjazdem w Davos, czyli przed styczniem 2025 roku, w pewnym sensie przejdzie na emeryturę, ale za chwilę o tym będziemy mówić. Najpierw chciałabym Państwu zreferować, dlaczego w ogóle miałam zamiar nakręcić dla Państwa odcinek pod tytułem Klaus Schwab pilnie poszukiwany. Więc pozwólcie Państwo, że posłużymy się tą historią po to, żeby się wspólnie zastanowić nad tym, jaka tak naprawdę była rola marionetki Schwaba. Jaka tak naprawdę była od 3 lat rola Światowego Forum Ekonomicznego i co w związku z tym dalej, jak dalej będzie próbowała się przeorganizować ta elita światowa. No i przede wszystkim, proszę Państwa, w końcówce postawimy sobie pytanie wspólnie. Co my na to? I jaka w związku z tym czeka nas przyszłość? Więc proszę Państwa, do dzieła, zanim coś mi tutaj znowu popsują. Przygotowałam dla Państwa taką krótką narrację w oparciu właśnie o ilustracje filmikami czy artykułami. Więc proszę Państwa, 14 kwietnia bieżącego roku gruchnęła wiadomość, że Klaus Schwab jest hospitalizowany i w ciężkim stanie.
Cóż, jesteśmy tylko ludźmi. Ja jak najbardziej tego nie pochwalam i nie podzielam, ale internet po prostu oszalał ze szczęścia. I prawda, no, zaczęto rozwijać no, niesamowicie mało miłosierne narracje na temat tego zniknięcia, ale tutaj macie Państwo coś, co powstało rok temu i co w pewnym sensie było no, takim zwiastunem tego, że wokół Klausa Schwaba nie dzieje się dobrze. Macie Państwo wypowiedź japońskiego miliardera, który właśnie tłumaczy, że w momencie, kiedy Klaus Schwab, korzystając, prawda, z tego okienka sposobności pandemii, ogłosił wielki reset i zaczął trąbić na cały świat, jakie to globalistyczne elity mają plany dla plebsu, czyli dla nas, to po prostu to nagłaśnianie tych projektów zeszło tak daleko i one się tak bardzo kojarzyły z no, jakimiś królikami wyciąganymi z kapelusza, że nawet miliarderzy, bywalcy Davos, zaczynali się obawiać całej tej historii. I cóż, proszę Państwa, internauci komentowali to zniknięcie Klausa Schwaba w następujący sposób. Tylko proszę się dobrze trzymać i proszę zrozumieć, że to nie są rzeczy, którym należałoby dawać wiarę i w ogóle nie było takiego momentu, kiedy należałoby w coś takiego uwierzyć. No ale cóż. Tutaj macie Państwo filmik pod tytułem Delta Force aresztowała Klausa Schwaba, prawda? Tutaj mamy tych dzielnych chłopców, którzy w iście takim no, filmowym stylu zaatakowali i zdobyli siedzibę Klausa Schwaba, odłączyli, oczywiście, prawda, opowiadam treść tego filmu skrótowo. Odłączyli właściciela od kroplówki z czerwonym płynem ożywczym i porwali do więzienia Guantanamo. Kolejny filmik, bo to już, prawda, no, tak funkcjonują sieci społecznościowe. Kolejny filmik opowiadał o tym, jak jemu się na skutek tego gwałtownie pogorszyło. I w jak ciężkim stanie się znajduje i jak bardzo błaga o to, żeby mu pomóc. I kolejny film. Ten film już naprawdę jest, no, powiedziałabym, hardkorowy. Dlatego, proszę Państwa, że no, są granice tego, co można powiedzieć o. Jak można skomentować ludzkie nieszczęście? Tutaj naprawdę padają niecenzuralne słowa. Ja to pokazuję po prostu po to, żebyście Państwo sobie zdali sprawę, jak bardzo ludzie odreagowywali w tym czasie, no, tą całą frustrację, tą całą swoją bezradność, no, która no, była, że tak powiem, no, udziałem nas wszystkich, przede wszystkim w okresie pandemicznym, ale również, prawda, później, kiedy nam mówiono o tym, że będziemy musieli jeść robaki i tak dalej, i tak dalej. Więc ludzie w ten sposób to komentowali. Ale proszę Państwa, to nie tylko maluczcy szeregowi użytkownicy internetu tak bardzo krytycznie oceniali całą ponad 50-letnią działalność Klausa Schwaba, bo tutaj jest film o tym, że w grudniu
2023 roku na spotkaniu klubu Waldaj. To jest taki troszeczkę rosyjski odpowiednik Davos. Tam wypowiedział się bardzo stanowczo prezydent Putin i naprawdę użył takich sformułowań, że Klaus Schwab i cała ta ferajna z Davos są tak bardzo odpowiedzialni za wszystkie wojny, konflikty i przede wszystkim za upadek moralny czy degenerację świata zachodniego, że z tej racji mogą się stać uzasadnionymi celami wojskowymi dla Federacji Rosyjskiej. Prezydent Putin użył takiego sformułowania, przynajmniej było ono w ten sposób referowane, że dni Klausa Schwaba tak naprawdę są policzone. I teraz, proszę Państwa, zostawiamy już takie sobie filmiki w sieci i troszeczkę poważniejsze artykuły. Tutaj na takim portalu amerykańskich służb specjalnych i weteranów wojskowych artykuł o następującym tytule: Martwy? Jeśli nie, dlaczego nie wystąpić publicznie, aby jednoznacznie zaprzeczyć tej wiadomości? I autor po prostu powołuje się na przypadek króla Karola, który po to, żeby uciąć spekulacje na temat stanu swojego zdrowia, zadbał o to, i to jest w pewnym sensie, że tak powiem, w pewnym sensie obyczaj wśród tak zwanych VIP-ów światowych, że kiedy zaczynają krążyć takie opowieści o potencjalnej śmierci czy złym stanie zdrowia, to wtedy dany celebryta się po prostu pojawia. I proszę Państwa, dokładnie z tym samym mieliśmy do czynienia w styczniu 2023 roku w Davos, i to dotyczyło właśnie Klausa Schwaba, a mianowicie nie pojawił się, to znaczy nie witał od samego początku swoich gości. W tamtej edycji Davos robiła to jego małżonka. Natychmiast gruchnęła fałszywka ze strony kanadyjskiej z satyrycznej gazety, że jest w szpitalu albo umarł. Nie minęła godzina, Klaus Schwab się mimo wszystko pojawił, po to po prostu, żeby zdementować tą informację. Więc jak Państwo widzicie, słusznie ludzie byli lekko zafascynowani tym, że tym razem, mimo tak ogromnej kampanii w mediach, on się po prostu nie pokazuje. I tutaj, proszę Państwa, kolejny artykuł tego samego autora, napisany tak naprawdę 5 dni temu. Ja w tym momencie, że tak powiem, zaczęłam zbierać materiały i się interesować, o co tutaj chodzi. Tytuł brzmi: Bez wątpienia Światowe Forum Ekonomiczne straciło swojego życiowego przywódcę Klausa Schwaba w karygodnym milczeniu. To znaczy, autor bynajmniej nie sugeruje śmierci Klausa Schwaba, tylko punktuje fakt, że 28-29 kwietnia w Riadzie Arabii Saudyjskiej odbyło się dość ważne spotkanie organizowane przez Światowe Forum Ekonomiczne i po raz pierwszy Klaus Schwab nie był tam obecny i w ogóle nawet nie skierował żadnego orędzia do zebranych. Honory domu pełnił młody
prezes Światowego Forum Ekonomicznego, były, mam nadzieję, że on się tu Państwu pokaże, We have to find bo to być może będzie przyszłość collaborative tego responses forum. because none of us have the ability to effectively deal with these challenges alone. So, single day No nie, in Gaza ciągle. among children, women, O. men who've been caught in a terrible crossfire of Hamas's making. And so, maximizing protection of civilians, Hamas has before it a proposal. No, Rafał, so o we'll właśnie. visit Tego pana against chciałam Israel państwu tomorrow. pokazać. To jest Norweg, 40-paroletni. Nazywa się Børge Brende. Jest byłym wiceministrem spraw zagranicznych Norwegii. I zanim został zatrudniony w 2017 roku przez Klausa Schwaba jako prezes, czyli taki główny zarządzający Światowym Forum Ekonomicznym, miał już za sobą naprawdę spore doświadczenia. Przede wszystkim, i to jest chyba informacja najważniejsza, jest członkiem komitetu sterującego grupy Bilderberg. I jeszcze do roli Bilderbergu tak naprawdę w tej światowej układance to jeszcze wrócimy, ale również ma za sobą 2-letni staż jako przewodniczący Komisji ONZ-u do spraw zrównoważonego rozwoju i po prostu cieszy się no, dość dużą estymą zarówno w kręgach politycznych, jak i w kręgach biznesowych. I teraz, proszę Państwa, w kontekście tej właśnie rezygnacji z aktualnie pełnionej funkcji Klausa Schwaba, chciałam Państwu pokazać, jak do tej pory wyglądał no coś na kształt organigramu, to znaczy jak wyglądał podział ról pomiędzy Klausem Schwabem a właśnie tym młodym człowiekiem. Otóż założyciel Światowego Forum Ekonomicznego był do tej pory przewodniczącym wykonawczym i oczywiście założycielem. Natomiast w tej chwili rezygnuje z tej funkcji, w całości powierza kierowanie tą strukturą zarządowi i prezesowi. Natomiast on będzie występował od tej pory w nowej roli przewodniczącego Rady Powierniczej Światowego Forum, o ile oczywiście Szwajcaria, bo fundacja znajduje, prawda, jest zarejestrowana w Szwajcarii, a tam są określone reguły, w jaki sposób można tym zarządzać. Więc jeżeli będzie aprobata sądów szwajcarskich, to nowa funkcja Klausa Schwaba będzie brzmiała przewodniczący Rady Powierniczej. Oczywiście jest to człowiek bardzo autorytarny i ze skłonnościami dyktatorskimi. I prawda, z wiekiem to się raczej pogłębia. Niemniej jednak no, wszyscy odczytują, że w pewnym sensie Klaus Schwab przekazuje pałeczkę. Oczywiście Klaus Schwab wystosował swoją rezygnację. Ale zostało to dodatkowo opatrzone komentarzem ze strony Światowego Forum. I ten komentarz brzmi następująco, że oczywiście nie jest to nic nowego, że ta reforma sposobu funkcjonowania była już przygotowywana od ładnych paru lat,
I że, cytuję, organizacja przechodzi zaplanowaną ewolucję zarządzania od organizacji zarządzanej przez założycieli do takiej, w której prezes i zarząd przejmują odpowiedzialność wykonawczą. I proszę Państwa, co znacznie istotniejsze, drugie stwierdzenie. Światowe Forum Ekonomiczne przekształca się z platformy spotkań w wiodącą światową instytucję współpracy publiczno-prywatnej. Ja na razie, proszę Państwa, nie będę tego rozwijała, dlatego że chciałam omówić inny aspekt tej historii. Troszeczkę to już będzie rys historyczny, dlatego że tutaj macie Państwo artykuł z 2023 roku w takiej no bardzo referencyjnej witrynie Politico, gdzie właśnie już wtedy zastanawiano się, jaka będzie możliwa sukcesja po Klausie Schwabie. I wtedy, no cóż, były takie głosy, że tak naprawdę Klaus Schwab zamierza umrzeć na scenie, że absolutnie nie odda władzy ani żadnemu z młodych globalnych liderów, ani nikomu ze swojej rodziny. I dziennikarze próbowali przepytać ludzi, członków zarządu fundacji. I jeszcze rok temu wszyscy w ogóle się bali o tym nawet wspominać, mówiąc, że Klaus Schwab jest alergiczny na wszelkie tego typu sugestie i rozważania, i jeżeli oni się tylko zaczną wypowiadać w tej kwestii, to natychmiast zostaną nie tylko odsunięci, ale w ogóle nie będą mieli prawa wejścia czy uczestniczenia w spotkaniach w Davos. I proszę Państwa, no ale cóż, od lat, ponieważ Klaus Schwab ma w tej chwili 86 lat, więc od dobrych paru lat funkcjonowała tak zwana giełda nazwisk. On rokrocznie spisywał parę testamentów, ale potem się z określonymi nazwiskami sukcesorów, ale potem się rozmyślał, darł i prawda, wyznaczał nowego kandydata. W tej chwili na tej giełdzie krążą dwa nazwiska byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony Blaira albo aktualnej szefowej Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Ale bardzo wielu komentatorów mówi, że współpraca pomiędzy Klausem Schwabem a Brände, no, od lat układa się na tyle pomyślnie, że prawdopodobnie to on właśnie zostanie namieszczony na następcę. I proszę Państwa, jeszcze takie odpryski. W prasie zeszłorocznej na temat tego, kto przejmie tą schedę. I cóż, oj, przepraszam bardzo, ale tutaj jest belka, która mi przeszkadza otwierać kolejny artykuł, już sobie poradziłam. Więc proszę Państwa, no cóż, to była kwestia ewentualnej dymisji czy ewentualnego przejścia na emeryturę samego Klausa Schwaba. Ale problem tak naprawdę z Forum Ekonomicznym z Davos jest dużo głębszy. A mianowicie
Tutaj znowu artykuł ze stycznia tego roku, kiedy praktycznie wszyscy komentatorzy zauważali, że Światowe Forum Ekonomiczne już się przeżyło i przekładało się to na listę gości. Nikt z ważnych światowych liderów się tam nie pokazał, natomiast brylowali liderzy pomniejsi, o których zresztą wypowiadano się z bardzo dużym pobłażaniem, jak na przykład nasz pan prezydent Andrzej Duda. Trochę spekulowano, że ci wielcy gracze nie chcieli się pokazywać w tym roku w Davos, po prostu dlatego, że połowa świata głosuje w wyborach, a to prezydenckich, a to parlamentarnych, a no niestety ta tromtadracja i ta pycha Klausa Schwaba wywołała bardzo ostry sprzeciw wśród ludzi i po prostu ci światowi prawdziwi liderzy ze świata polityki po prostu no, nie chcieli ryzykować, bo w ten sposób zniechęcaliby swoich wyborców. I teraz, proszę Państwa, kolejny artykuł o tym, że właśnie Klaus Schwab się zdecydował zabrać głos i w pewnym sensie zdementować te różnego rodzaju pogłoski na jego temat. Tutaj, proszę Państwa, do tej pory minęło już kilkanaście godzin od ujawnienia tej informacji o rezygnacji. Ukazało się w Polsce kilkanaście artykułów. Tutaj jeden z nich, taki najbardziej może rozwinięty. Ja Państwu wszystkie, oczywiście linki do tych wszystkich materiałów przedłożę. Myślę, że albo będzie trochę więcej o tym w jutrzejszych doniesieniach, albo po prostu to jest Klaus Schwab i jego organizacja są już na tyle przeżytkiem, że po prostu media na to nie reagują. Przepraszam bardzo, bo znowu mi się tutaj coś zaczyna dziać. Dobrze, zrobimy w ten sposób. No nic, proszę Państwa, być może będę musiała zacząć jeszcze raz opowiadać Państwu tą historię. Ja już ją praktycznie znam na pamięć. No ale cóż, zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Ale jakkolwiek by nie było, to musimy się w tej chwili zastanowić, na ile to forum światowe było tylko witryną określonej ideologii, określonego programu czy określonej agendy i czy jest możliwe, że albo ta organizacja się przepoczwarzy, albo po prostu zostanie nam zaproponowane coś innego. Proszę Państwa, jest takie powiedzenie francuskie: lustro na skowronki. Za tym się kryje absolutnie barbarzyńska rzeczywistość, dlatego że Francuzi nie tylko są żabojadami, nie tylko zajadają się ślimakami,
ale również za przysmak uważają pieczone skowronki. Akurat przez środkową Francję i południową przebiegają szlaki migracyjne skowronków. No i poluje się na nie w ten sposób, że przytwierdza się do strzelby albo gdzieś w pobliżu myśliwego takie ruchome urządzenie z małymi lusterkami. I błyski tych lusterek przyciągają stada czy tłumy skowronków. I wtedy, prawda, tylko paf, 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 paf i mamy obiad albo kolację. No cóż, proszę Państwa, jeżeli jakiś naród zjada skowronki, no to proszę się nie dziwić, że ja nigdy nie miałam ochoty przyjąć obywatelstwa tego kraju. Zresztą taka była moja filozofia, że się urodziłam Polką i Polką umrę i tylko Polką. Ale proszę Państwa, to jest dokładnie tak z tym, o czym w tej chwili mówię, że prawdopodobnie zapomnimy o Światowym Forum Ekonomicznym. Ono nadal będzie knuło i działało, ale będzie działało jak najbardziej zakulisowo. Natomiast prawdopodobnie jako obiekt tego właśnie, tej niechęci, tej frustracji, prawda, pokaże nam się inną organizację i innego sztandarowego przywódcę. I ja mogę już dzisiaj Państwa zapewnić, że to się uda. Że to się uda. I powołam się tutaj na książkę znowu, proszę Państwa, tego duetu Klausa Schwaba i Thierry'ego Malleta. To znaczy, prawda, że książkę tak naprawdę napisał Thierry Malleret, który jest francuskim masonem. Dopisał do niej przywódcę, ale bardzo ważny jest ten tytuł. Wielka narracja dla lepszej przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że proszę tej książki nie kupować. Tam naprawdę nic nie ma, poza jedną podstawową tezą, że kiedy elity opowiadają nam bajeczki, to, pozwólcie Państwo, że zacytuję klasyka, ciemny lud, czyli my, to kupuje, ekscytuje się tym wszystkim i jednocześnie po prostu pokazywanie nam tych wszystkich absurdalnych projektów służy temu, że się nas w ten sposób programuje i oswaja z tym biegiem świata i historii, jakie te środowiska po prostu planują. I teraz, proszę Państwa, wracamy do bardzo, ale to bardzo ważnego artykułu. I bardzo bym chciała zmobilizować Państwa do przeczytania dwóch kolejnych artykułów w całości. To jest pomieszczone na kanadyjskiej stronie globalresearch.ca. Będzie link. Tam jest wersja anglojęzyczna i francuskojęzyczna, bo takie są języki urzędowe w Kanadzie, ale proszę Państwa, proszę spojrzeć, tutaj mamy taką ikonkę GR. Klikając w tą ikonkę, otrzymujemy tekst polski. On nie jest doskonały, ale on jest absolutnie zrozumiały. I ten artykuł naprawdę uchwycił istotę rzeczy, a mianowicie autor wieszczy, że tak naprawdę nadal będzie realizowany ten korporacyjny program Światowego Forum, bo do tego to się tak naprawdę sprowadzało. To znaczy, że dalej będzie promowany ład korporacyjny. Tylko, że i to jest naprawdę bardzo
znacząca ewolucja i w dodatku jak najbardziej dotyczy ona Polski. Autor uważa, że w tym momencie Światowe Forum Ekonomiczne skupi się na krajach średniej wielkości, na tak zwanych mocarstwach średnich. Dlaczego? Dlatego, że podporządkowało już sobie poprzez właśnie ten system młodych globalnych liderów czy firerów, podporządkowało sobie te duże struktury państwowe, struktury o charakterze imperialnym. Natomiast w tej chwili trzeba wpleść i to bardzo ściśle powiązać z tym ładem korporacyjnym właśnie takie kraje jak Polska. I to się, proszę Państwa, już zaczęło w 2024 roku, prawda? Bo nasz pan prezydent był uczestnikiem aż dwóch paneli. I niestety, proszę Państwa, musimy się przygotować, że w związku z tym także polskie społeczeństwo będzie na celowniku Światowego Forum Ekonomicznego z wszystkimi tego konsekwencjami. I wreszcie kolejna sprawa, bardzo istotna, to, że po odejściu Klausa Schwaba w przyszłym roku dojdzie do zasadniczego liftingu tej organizacji. To znaczy, że faktycznie przestaną organizować te wielkie doroczne spędy w Davos. Staną się znacznie bardziej dyskretni. To się, proszę Państwa, już zaczęło. Za chwilę o tym. Staną się znacznie bardziej dyskretni i będą popychać do przodu te wszystkie programy, tyle że za kulisą. Że będzie to trochę taka niewidzialna ręka rynku, ale przede wszystkim, jak to ujmuje autor artykułu, dłoń drapieżcy w jedwabnej rękawiczce. I teraz jakie są cele? Prawdopodobnie odejdą od tego sformułowania, które było tak drogie Klausowi Schwabowi, o kapitalizmie interesariuszy. Kapitalizm interesariuszy to jest nic innego jak korporacjonizm, czyli fuzja niewybieralnego światowego przywództwa i ponadnarodowych korporacji. Ale proszę Państwa, to będzie skutkowało tak zwanym odwróconym totalitaryzmem. I za autorem tego artykułu ja Państwu ten odwrócony totalitaryzm w Polsce już zapowiadam. Skąd się wziął ten termin i jak to będzie wyglądało? Więc jest to termin z 2003 roku doktora Sheldona Wolina, Amerykanina, który tak to opisywał czy definiował. Demokracja w USA została oddana w ręce oligarchów za sprawą biurokratycznych imperatywów oraz zasad i praktyk menedżerskich, które stworzyły pełzającą demokrację. Nie ma tu autorytarnego przywódcy, ale kraj jest zarządzany przez nieprzejrzystą grupę menedżerów i tak zwanych elit. I proszę Państwa, cóż, możemy wymyślać różne terminy na to, prawda? Że to jest globalizacja, technokracja, synarchia i tak dalej, etc. Ale jeden z
profesorów francuskich, Edouard Husson, ukuł temu, no moim zdaniem, znaczy zobrazował to najtrafniejszą metaforą, że jest to po prostu szary faszyzm. Bo proszę Państwa, musimy sobie zdać sprawę, że ja już o tym mówiłam nieraz, ale musimy sobie zdać sprawę, że tak naprawdę mamy do czynienia po prostu z faszyzmem. I tutaj jeszcze już nie będę tego omawiała, bo to się już dokonało, już Państwu o tym opowiedziałam. Tutaj jest rozwinięcie tego pojęcia odwróconego totalitaryzmu. To jest szalenie istotne, bo to nam pozwala zrozumieć, że będziemy naprawdę zarządzani żelazną ręką i będzie coraz ściślejsza ingerencja właśnie władzy w nasze życie. I tutaj, proszę Państwa, coś, do czego chciałam no, w pewnym sensie dobrnąć i w pewnym sensie tutaj będą informacje dla mnie najważniejsze, z którymi chciałam się z Państwem podzielić. To jest taki filmik, znowu proszę Państwa, możecie to obejrzeć z napisami po polsku, po prostu albo klikając tutaj, prawda? Ja już mam te napisy po polsku. Komputer sam wie, że ja jestem z Polski, że ja oglądam wszystko po polsku i w związku z tym dostosowywuję język tych napisów. Jeżeli nie, trzeba wejść w tą zębatkę i wtedy już poprosić, wydać polecenie, żeby te napisy były po polsku. Proszę Państwa, James Corbett to jest niezależny dziennikarz mieszkający w Japonii. I tutaj odpowiada na pytanie widzów, co się stało ze Światowym Forum Ekonomicznym. Po prostu dlatego, że nie tylko zniknął i zaginął w momencie, kiedy on wyemitował ten program sam Klaus Schwab, ale po prostu wyciszyli się wszyscy ci, którzy ze światowych polityków, którzy do tej pory odmieniali słowo Davos i właśnie ten kapitalizm interesariuszy przez wszystkie możliwe strony i przypadki. James Corbett tłumaczy, że to jest po prostu zwijanie kolejnej narracji. Powołuje się na fakt, i tutaj ja mu wtóruję, bo chyba jesteśmy w podobnym wieku, że kiedy myśmy się zaczęli interesować globalizmem, to była modna grupa Bilderberg. Potem ona się wycofała. Te spotkania są nadal. Nadal jest to jedno z gremiów no, najbardziej decyzyjnych na świecie. Ale potem, kiedy grupa Bilderberg zeszła ze sceny, modna stała się Komisja Trójstronna, potem Światowe Forum Ekonomiczne, a potem przyjdzie coś nowego. I James Corbett punktuje tutaj rzecz no, najbardziej istotną, że w dużej mierze te elity, te ich programy mogą funkcjonować i mogą iść do przodu dzięki uwadze, jaką my temu wszystkiemu poświęcamy. Oczywiście to są zakulisowe działania. Oczywiście to
No to jest grupa wspólnych interesów, no ludzi, którzy mają wszystko i mają wszelkie środki, żeby realizować swoje najdziksze kaprysy i fantazje, ale po prostu my ich w pewnym sensie karmimy i stymulujemy, bo dla nich oni już mają wszystko, co tylko sobie można wymarzyć na świecie. Oni chcą władzy. Oni właśnie pragną tej naszej uwagi, tej naszej podległości i tej naszej bezsilności. Oni się w pewnym sensie tym żywią. No to wystarczy chociażby popatrzeć na Billa Gatesa, prawda? Czy na samego Klausa Schwaba. I dlatego to, o co prosi i co doradza James Corbett, to jest po prostu no, nawet nie patrzenie w ich stronę. To znaczy, oczywiście, my musimy dbać o naszą codzienność, o nasze interesy. Kiedy nas straszą wojną, kiedy nas straszą zarazą czy innymi atrakcjami, musimy się do tego racjonalnie przygotować. Ja już od paru lat, kiedy widzowie przy różnych spotkaniach pytali: Panie Ewo, co robić, co robić? To ja odpowiadałam jednym słowem: słoiki. Jak teraz się pytają, czy pakować ten plecak ucieczkowy, jak najbardziej, proszę Państwa. Po prostu dlatego, że naszym rodzicom na Kresach Wschodnich NKWD dała 2 godziny na spakowanie najważniejszych rzeczy i stawienie się na stacji kolejowej. Kto miał, prawda, przygotowane wszelkiego rodzaju papiery, akty własności, akty ślubu i tak dalej, ten potem dostawał na ziemiach zachodnich ekwiwalent za ten utracony majątek. Kto tego zaniedbał, był przegrany. A niestety, proszę Państwa, musimy się liczyć z tym, bo prawda, te sprawy są już przygotowywane od lat. To znaczy są określone przepisy regulujące masowe ewakuacje ludzi. Są nawet już miejsca zbiórki. Państwo może tego nie widzicie, ale czasami na środku różnych parków miejskich czy skwerków jest malutka tabliczka, prawda? Miejsce zbiórki do ewakuacji. I my nie mamy żadnej gwarancji, że nasza władza nam tego nie zafunduje jako atrakcji, niezależnie od tego, co się dzieje, prawda? Więc jak najbardziej przygotowujemy się racjonalnie. Pawlacz pełen papierów toaletowych, prawda? Bo to się może przydać, kiedy wejdzie w życie dyrektywa unijna, że rezygnujemy z papieru, prawda? Podcieramy się słomą. Odpowiednia ilość wody, odpowiednia ilość żywności. Zabezpieczmy się. Racjonalnie i nie w panice. A jak już będziemy to wszystko mieli, po prostu przestańmy na nich zwracać uwagi. Niech sobie straszą. Jesteśmy przygotowani. I proszę mi wybaczyć znowu kombatanckie wspomnienia, ale znakomicie to zrealizowali mieszkańcy podlubelskiego Świdnika w czasie stanu wojennego. To było bardzo specyficzne miasto, po prostu dlatego, że tam był jeden zakład pracy, ale znakomity. To były świdnickie zakłady lotnicze z wyjątkowo wyspecjalizowaną załogą. To była prawdziwa arystokracja robotnicza. I w momencie, kiedy ogłosili stan wojenny i kiedy był dziennik telewizyjny, gdzie prezenterzy byli w mundurach i informowali ludzi o tym, jakie są reguły i obowiązki nowego prawa stanu wojennego, to mieszkańcy Świdnika zapalali telewizory, wystawiali je twarzą do okna. I po prostu wychodzili na spacer.
Tam była taka jedna główna ulica. No i prawda, prezenter sobie gadał, a oni bawili się świetnie w swoim gronie, pokazując tym samym komunistom, gdzie ich miejsce. Ja wtedy byłam w Paryżu, uczestniczyłam w pracach takiego Paryskiego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ Solidarność. Mieliśmy sekcję dziennikarską, informacyjną, i kiedy podaliśmy do prasy francuskiej tą informację, Francuzi się absolutnie zakochali w mieszkańcach Świdnika i bardzo im kibicowali, zwłaszcza kiedy zbliżało się pierwsze święto 1 maja w stanie wojennym. Dlatego, że nie było wiadomo, co ci Świdniczanie wykręcą. No, niewiele mogli wykręcić, po prostu dlatego, że otrzymali informację, że kto się nie stawi na pochodzie pierwszomajowym, to z automatu traci pracę, a tam był tylko jeden zakład w mieście. Wobec tego przyszli wszyscy, tylko że boso. I znowu się świetnie bawili na tym pochodzie pierwszomajowym. I znowu cała Francja, bo chociaż to poszło znacznie szerzej w świat. I znowu cała Francja się ekscytowała i zastanawiali się. Tam były potem jeszcze prawda, kolejne figle i kolejne szczutki w nos tak zwanej wrony, czyli tej wojskowej władzy. I ja to Państwu w tej chwili podaruję. Ale no, to jest przykład tego, jak sobie poradzić w warunkach totalitarnych. Bo jak pokazałam, to naprawdę ku temu idzie. Że oni nam będą odbierać kolejne wolności, a my musimy piruetem je odzyskiwać. Może w innych miejscach, może inaczej. Ja przypominam, że taką wspaniałą inicjatywą w momencie tego terroru sanitarnego były tak zwane stoliki wolności. Prawda? Kiedy ludzie się umawiali, obcy ludzie się umawiali, wyjeżdżali gdzieś w plener. Prawda, rodziny się poznawały, powstawały przyjaźnie, mimo że atmosfera była po temu, żeby każdy siedział w swoim domu. I to jest, proszę Państwa, moje absolutnie podstawowe przesłanie na dzisiaj. Kochane chomiczki, zeskakujemy z kołowrotków informacji medialnych. Bo to jest tylko po to, żebyśmy biegali bez sensu i biegali bez końca i po prostu zajmujemy się prawdziwym życiem. Naszymi rodzinami, naszymi przyjaciółmi, naszym życiem wewnętrznym i duchowym. Bo to jest prawdziwa wartość. Natomiast to, co sobie tam opowiadają w Davos, to tak naprawdę. No, niewiele jest warte, to po prostu tylko narracje. I wreszcie chciałam Państwu pokazać jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Tylko znowu muszę powalczyć z tą belką. No idź sobie. No i tu się popsuło, wobec tego muszę Państwu to już tylko opowiedzieć, natomiast linki będą w opisie. Chodzi o film, w którym Elon Musk po prostu przyszpila Klausa Schwaba, twierdząc, że uwaga, proszę Państwa, bo ten człowiek absolutnie nie jest tym, za kogo
się podaje. I potem kolejny filmik. Może mi się go tu uda pokazać. I potem kolejny filmik, gdzie są porównywane programy Klausa Schwaba i Elona Muska, i wychodzi na to, że to jest jedno i to samo. I to, proszę Państwa, musimy sobie przyswoić i zapamiętać, że być może następcą, kolejnym awatarem Klausa Schwaba będzie właśnie Elon Musk, a oni tak naprawdę są, mówiąc kolokwialnie, po jednych pieniądzach, mają tych samych zleceniodawców czy patronów i tak naprawdę będą realizować dokładnie to samo. I bardzo podobną refleksję wzbudza też Władimir Putin, czy w ogóle cały ten ruch BRICS-u. I teraz, gdybyście Państwo chcieli sobie przypomnieć dni świetności Klausa Schwaba, to tutaj jest historia tego mojego kanału pod tytułem Reset Resetu. Cóż, Klaus Schwab jest ostatni, który schodzi ze sceny, dlatego że sekundkę, dlatego że wszyscy inni już po prostu umarli. Ja teraz Państwu pokażę te filmiki, które ja zrealizowałam zaraz po uruchomieniu tego kanału. To jest filmik pod tytułem Lalkarze Klausa Schwaba, ostatni z jego lalkarzy czy promotorów, czyli Henry Kissinger zmarł w tym roku. Również nie żyje już trzech guru, czyli takich duchowych ojców Klausa Schwaba. Pora, żeby i on odszedł w niebyt. Ci ludzie tak naprawdę niczego, ale to niczego dobrego nam nie przynieśli. I w związku z tym, no, w pewnym sensie nie warto, żebyśmy nawet o nich pamiętali. Proszę Państwa, i cóż, ten kanał się nazywa Reset Resetu i ja taką nazwę pozostawię. Chociaż być może byłoby no, bardziej dowcipnie z mojej strony przemianować go na Czerwone Jałówki albo Trzecią Świątynię, bo to w tej chwili jest temat wiodący. Ale a propos Czerwonych Jałówek, to nie wiem, czy Państwo znacie przepowiednie o białych jałówkach bizona. To jest indiańska opowieść o tym, że przy końcu czasów zaczną się rodzić białe krowy, bo to tak się nazywa, białe krowy bizona, i że kiedy to będzie można zaobserwować, to wtedy świat będzie miał przed sobą naprawdę lepszą przyszłość. Będą zawirowania, będą problemy, ale tak naprawdę wszystko zmierza ku szczęśliwemu końcu. Dokładnie w opozycji do tego, o czym opowiada historia Czerwonych Jałówek, które mają być poświęcone na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie, po to, żeby nadszedł Antychryst i po to, żeby Izrael mógł zdominować wszystkie
narody. Więc po jednej stronie mamy bezwzględną dominację ze strony rasistowskich suprematystów, a po drugiej stronie mamy świat tolerancji i współpracy wszystkich ras i narodów. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani treścią tej przepowiedni indiańskiej, postaram się ją Państwu w weekend. Proszę mi o tym napisać, postaram się ją Państwu w weekend opowiedzieć, ale nie będzie to tutaj na kanale Reset Resetu, tylko na kanale Świat od Potrzeby. Tymczasem dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrało i będziecie Państwo mogli już obejrzeć ten film o przyszłych losach Klausa Schwaba jutro z samego rana. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.